I tu mamy projekt uchwały do projektu uchwały Komisji Infrastruktury dotyczący listy kierowniczej do rozwiązania w roku 2014 roku. I panią przewodniczącą, proszę, proszę o zdecydowanie. Mieliśmy kolejność ulic, ale nie określaliśmy szczegółowo powiedzmy zakresu, z uwagi na to, że po dokonanym odjeździe będzie się konkretnie ustalać zakres remontu, z tym, że oczywiście obowiązuje ten paragraf drugi, że środki przeznaczone na realizację zadań należy podzielić możliwie proporcjonalnie według okręgów wyborczych i obszarów. Więc pierwsza ulica jest Kurczewy, remont na wierzchni, kontynuacja. Ulica Traugutta, wykonanie nakładki asfaltowej, kontynuacja. Ulica Kotówka i Tyczanka, utwardzenie na wierzchni. Ulica Węgierska, wykonanie nakładki proszę? Proszę. Ulica Węgierska, wykonanie nakładki asfaltowej. Ulica Nowopólska od mostu w kierunku Zakola Wisły, remont chodnika. Ulica Dworcowa, remont chodnika, kontynuacja. Ulica Grochowa, remont chodnika od ulicy Motyla do ulicy Łanowej. Ulica Barnieńczyka od ulicy Rejtana do ulicy Rolego. Remont chodnika wraz ze słupkami. Ulica Gałowa, remont chodnika, lewa strona, kontynuacja. Myśliska od ulicy Wysówka w stronę stacji benzynowej, remont chodnika. Ulica Śliska, remont chodnika na wierzchni. Ulica Goszczyńskiego, remont chodnika. Ulica Stróża Rybna, remont chodnika i na wierzchni. Ulica Stawarza, wykonanie nakładki asfaltowej. Ulica Buchowa, wykonanie nakładki asfaltowej. To jest właśnie niefortunne określenie łącznik ulicy Goszczyńskiego do DPS. Będzie poprawka. Tak. Teraz, proszę Państwa, więc to jest mniej więcej te 16 zadań przypadające na poszczególny radnych, z tym, że powiedzmy pana Styckiego i propozycje nie zostały uwzględnione z uwagi na to, że pan ma, że tak powiem, wyczerpany limit. Ja nie jestem w komisji. To teraz jak chodzi o pana Wronę, proponował, też nie została przez komisję uwzględniona z uwagi na to, że Sybic stwierdził, że stan na mieszkanie jest dobry, a poza tym ma, że tak powiem, w realizacji zadania mały płacz. Mogę powiedzieć, bo na świecie taka jest na komisji, że ja się nie zostałem punktowy, to jest pytanie, tak? Państwa, już będziemy, ale jakby pani Kasia zdecydowała, to już to się. Proszę Państwa, od pozycji 17 wymienione są ulice, które są rezerwą. No jeżeli powiedzmy zakres zadań tych wymienionych w pierwszej kolumnie nie wyczerpie wszystkich środków, no to będzie się realizować. Następnie od pozycji 17. Ulica Rolego, remont chodnika, Śliska, remont schodów, no to to zadanie zostało skierowane do miasta, które było realizowane w budżecie miasta. W zasadzie powinno się podkreślić. No właśnie. No ale potem jest ulica Rzeńców, remont na wierzchni, ulica Łanowa, remont cząstkowy na wierzchni, od Lidla do Komisji DPS-u lewa strona, Aleja Dębowskiego od ulicy Radosnej do Dębowskiego 9,
remont chodnika to jest kontynuacja radosnej, która realizowała w poprzedniej kadencji. Został odcinek taki, mniej więcej oceniam jak za 10 tysięcy góra. Ulica Dworcowa, remont na wierzchni na odcinku od linii tramwajowej zewnętrznej. Ulica Roczna sięgać pomiędzy ulicą Bukową a ulicą Targową. Tak. Ja mam takie zapytanie. Ale czy pani właśnie już skończyła? Tak, to powoli, to może... To proszę poprawić. Pan Wolek, pan Jacek. Ja nie wiem. No. Nie wierzę w to, że była zła intencja, ale dla mnie, jeżeli każdy radny zgłasza po jednym zadaniu, to zgłasza po jednym zadaniu. No. A tu widzę, że z jednego okręgu są dwa zadania. Nie. No. Pani przewodnicząca komisji powinna widzieć, bo ja tu widzę dwa zadania. To proszę. Panie Wolku, ale nie... Panie przewodniczący, to nie o to chodzi, bo albo radni dają po dwa zadania wszyscy, ale nie przecież pan wyrzucił jeden zębek, który konkretny. No, szanowni państwo, ja nie wiem jaki jest zakres, bo nie ma kosztorysu. Pani właśnie, no, na Boga, no, no, tu ma pani zadanie stawarza i za chwileczkę ma pani, proszę panią, następne zadanie, proszę panią, w rezerwie co prawda, ale jest Dębowskiego. Proszę pani. Dębowskiego pani pisze kontynuacja, to w to zadanie powinno być. Pierwszej części, ale przepraszam bardzo, teraz ja mówię, za chwilę pani będzie mówiła. A tamto zadanie powinno być w rezerwie. Ja tu czegoś nie rozumiem, bo albo wszyscy mamy szanse równe, albo proszę panią, ktoś jest uprzejmy wami. Ja się w tej postaci proszę zadania nie jestem w stanie zgodzić. Bo albo każdy daje po dwa zadania, albo pan trzy. Ale nie jestem jedynym przypadkiem, ale chciałam proszę państwa wyjaśnić, że ta nakładka na stawarza nie będzie robiona całej ulicy, tylko na zakręcie. To znaczy tutaj przy sercu, że tak powiem. Bo część jest zupełnie dobry. Mały fragment, gdzie nawiasem mówiąc są takie dziury, bo ten pas drogowy jezdny w ogóle nie ma podbudowy, tylko jest 2-3 cm nakładki asfaltowej, a resztę jest zlasowane wapno. A to, proszę pana, jak to będzie kosztować 30 to góra. Ja nie wiem. Pan, a no i tak mniej więcej. A ulica Gościńskiego? Dwa zadania. A chciałam zaraz sekundę, bo o to samo byłam pytana na komisji. A jak chodzi o kontynuację Alei Dębowskiego, proszę się przejść i zobaczyć, jaki to jest odcinek. Mniej więcej jak 10 to jest drugi rzut dopiero. I to jest warunek, że muszę się zmieścić w kwocie, jakiej przypada każdemu radnemu. No, powiem pan co, nie wymawiam, ale pana wówczas, kiedy pan był przewodniczący to wie pan takie dziurki zostawały, chodniczki, które były do uzupełnienia i ostatnio były uzupełnione w tej kadencji. W tym roku żadnego zarządu nie ma jednego zadania. Za 10 tysięcy przy ulicy Boże... Panie Wolku, na przykład tak. Będzie pani Renata miała dwa zadania, bo jedno zadanie miała za niecałe około 30 tysięcy złotych i teraz pierwszy rzut przeszło wszystkie zadania. Na przykład kolega Jurek miał mniejsze zadanie, bo miał za 15 tysięcy złotych. Czyli nie ma wybrańców, tylko tak. Ja nie chcę nikogo naciągnąć. Nic nie musi ze swojej komisji. Bycie kolega Jacek, proszę. Może od tyłu. Sięgacz pomiędzy ulicą Bułkową a ulicą Targową. Po pierwsze po Targowej w ogóle nie mamy. Piszę poprawkę. Targowa. Jest Targowa, jest. Jest Targowa. Jest tak. Jeżeli robi sięgacz pomiędzy Bułkową a Targową, to nas trochę też pociągnie. Ja nie chcę. Ale to była straszliwa pajkowa. A to ostatnia. Rozumiem, że to myślę, to jest Targosza. Ale chciałbym się spytać, bo to było na komisji. Nie chciałam się dowiedzieć. Myśmy się też zastanawiali na komisji, zastanawiali się co to ma. Dlatego pisaliśmy na ostatnie, że pan Wiesiek w ogóle
Znaczy po pierwsze doskreśliliśmy panu jedną ulicę, która została w tym roku skropiona i nie da się zrobić tam asfaltu, mimo szczere chęci. Mówimy o ulicy... Księdza Tagorza. Nie da się, no jest w tym roku, została skropiona przez Ziki. No dobrze, ale ja nie podawałem jej. Ale jest wpisana, była w pańskie zadania i przede wszystkim zadania realizowane miały być te, które w tym roku nie były zrealizowane, żeby przeszły wyżej. I potem pan wpisał na ostatnie miejsce, ja się pytałem tutaj koleżanki Renaty, bo nie wiedziałem o kim odcinek chodzi, jakby pan też, bo a nie chcieliśmy przez pana, znaczy to w ogóle jest mało realne, żeby to weszło, ale ta roczna... Dlatego jest jako ostatnie, jedno z... Bukowa, Święca, Tagorza, ale o który to odcinek? O co to chodzi? Pomiędzy ulicą... Nie, bo to mówimy ulica Rączna, czyli ja rozumiem, że to ulica Rączna. Od ulicy Rącznej odchodzi ulica pierwsza za skrzyżowaniem, to jest Bukowa. Prawo, tak? Jak jedziesz od kościoła. No tam dzisiaj budują domy. Następna jest... Następnie pomiędzy domami już powstałymi jest Sięgacz, który nazywa się... Nie ma nazwy. Jest to ulica... ciągle jeszcze Rączna, bo jest bez nazwy. Ja to nazywam Księgarz ulicy Rocznej. Z prawej. No jest taka... Znaczy jest kwestia tego, że spółki zawodowe budują się domy i kwestia jest, żebyśmy zrobili ludziom wprowadzony dojazd. Dojazd, dokładnie. I teraz i następna to jest właśnie Księdza Tagorza. Czyli jest tam taki Księgarz, który... Tylko pytanie jest takie, bo zaczniemy wchodzić w to, zaczniemy... To jest ulica miejsca, to jest nie, no jest, bo przekazanie mieszkańcy, bo to jest tak samo, ja też tak, że na tej zasadzie każdy mieszkańcy... Moje podwórko też przekażę miastu, niech mi remontuje. Niech mi wybudują drogę, żeby miał dojazd do... Sięgaczy powstały po prostu z wydzielenia działek drogowych, które ludzie zrobili do siebie. No tak, ale... Drugiej linii zabudowy, no nie. Tylko gdzieś chodzi mi o to, ja nie neguję, że to jest potrzebne. Tylko za chwilę będziemy mieć sytuację taką, że na przykład na ulicy Bitwy tam na wysokości pana Herbica w drugiej linii zabudowy, jak szedł plan, budują na potęgę domu. No, zrobią drogę dojazdową, czyli wydzielą działkę i tak już robią, że wydzielają działki. Działki przechodzą na rzecz gminy, a my będziemy tym ludziom musieli zrobić. Ale to ja to mówisz o tym, że kiedyś tak będzie. No dobrze, tylko ja się pytam, ja nie mówię, żebyśmy tego nie robili. Tylko pytanie jest inne. Czy my nie mamy innych potrzeb? Jedna kolejność, panie wójcie, to tylko świadczy, że tam mamy wszystko porobione. No nie, mamy w pierwszej chwili... Strona zrobiona. Mamy Bukowa w tej chwili. No. Jako pierwsza, czy tak? Bukowa, powiem tak, Bukowa też nie była, bo ta Bukowa się tutaj pojawia, że ma, ja pamiętam... No i dlatego trzeba było zrobić pierwszą w tej chwili. Ale już tłumaczę. Mhm. Dlaczego Bukowa spadała? Bukowa spadała ze względu na to, że tam cały czas szły budowy. I stąd Bukowa spada. Wiem, natomiast w tej chwili już tam jest większość zrobiona. Ale na Tagosza też nie będziemy robić tego. Znaczy na Tagosza nie będziemy robić, bo Tagosza już jest zrobione. No, okej, dobra. Co do Łanowej złożę poprawkę, bo tutaj przekazałem pani właśnie telefonicznie i mamy tutaj... Na wyjście do Lidla też się chciałem spytać, o co koledze chodzi, ale już nie chciałem być niegrzeczny, bo potem... Nie, no to już właśnie dlatego wytłumaczę, bo chodziło mi o chodnik. Od Lidla, bo przy Lidlu został zrobiony i zrobili ulicę Węglarską. Ale szczerze Jacek, na ten chodnik jest bardzo wąski, tam jest cały czas stoją samochody. Ale... Tak, dla was to. Znaczy, no to my tego nie wiemy, że nie ma tam gdzie poszerzyć chodnika. Natomiast został zrobiony chodnik ulicy Węglarskiej, na wierzchni ulicy Węglarskiej, zrobiono chodnik ulicy Łanowej od Lidla i został odcinek właśnie od Lidla, tam dokładnie został 75 metrów chodnika. Ja wiem, że to jest wąskie, bo no, nie ma prawie tam, ale mamy zrobione tam już zleśla, bo chodzi o to, żeby po prostu to dokończyć. Więc tu jest poprawka co do tego. I mam takie pytanie, bo powiem szczerze, też nie rozumiem. Ulica Nowokórska, od mostu w kierunku Zakole Wisły. Skrót myślowy. Ogródków Zakole Wisły. Chodzi o ten chodnik, który jest częściowo zdelaskowany. Ja sobie zdaję sprawę, że skrót myślowy, tylko potem skrót myślowy zostanie... Mostu w kierunku ogródków Zakole Wisły. Chodzi o, proszę państwa, chodnik, że do naszego... Proszę państwa, w tym roku... Ogródki, przecież ogródki są bliżej ogródki. Ale my
mówimy o ogródkach zakonu. My mówimy nie o twoich marzeniach. Ale ja mówię też o zakonu Luizu, no. Które się podburza most jest granicą ogrodu. Tak, ale ono to zwrotnie powinno być. Chyba od ogródków w kierunku mostu. To jest obojętne chyba, z której strony to powiemy. Ważne jest, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Doprecyzowująca poprawka, tam jest rozwalony chodnik, często ludzie chodzą na nogach, czy przejeżdżają na rowerach. Ja się zastanawiam jednym. Myślę, że też trzeba byłoby popytać z KIL-u, bo KIL-u ponoć plany na zrobienie ścieżki rowerowej. Z jednej strony nie ma. No, tylko że mówię, jeżeli zrobimy, wiem, że były plany i dopytać z KIL-u, czy nie ma planu na robienie ścieżki rowerowej. Przy okazji była zadania. Bo była mowa o tym, że będzie robiona wzdłuż ulicy Nowochódzkiej ścieżka rowerowa. Wiadomo, że nie wiem, jak będzie pomieszczona na moście, ale była też mowa, że dostawiamy jeszcze kawałeczek mostu? Tak. No już raz był dostawiony. Natomiast z pewnością byłoby to dobre połączenie, bo tam jest wąski gabur. Tam jest chodnik, nie spełnia żadnych. Proszę Państwa, ten chodnik jest naprawdę tam potrzebny, bo część jak ludzie tam idą, to się idą za. Znaczy chodzi o to, nie chodzi, czy tak naprawdę. Gdzie to wiem na rowerze? Chodnik jest potrzebny z jednej i z drugiej strony. Ale z drugiej strony mamy klepisko. Dlatego jest tak. Ale dlatego mówię, że też należy rozważyć i dopytać. Czy nie ma planów z IKI i czy nie będzie... My i tak po tej uchwale będziemy weryfikować każde zadanie. Będzie weryfikowane zadanie. Ja i tak się dowiem tego, bo jest tam zespół do ścieżek rowerowych, zajmuje się tym... No tak, ale tak jak z Wielicką, no w Wielickiej też był, w budżecie było 1 000 000 złotych. Na ścieżkę rowerową na Wielickiej, no. A wykorzystają nasze 100 tysięcy, nie? No tak, rozumiem, że nie wróci. No nie wróci to jest z jednej przyczyny. Po prostu była licytacja i na licytacji nie wiadomo czemu wystartowała, bo licytacja musiała być minimum 2 firmy i wziął wykonawca za cenę licytowaną. W związku z tym nie dostały ani złotówka z przetargu. No tak, tylko że jak to się poszło za 800 tysięcy, a w budżecie miasta był 1 000 000 złotych na tej ścieżce. Nie na tej ścieżce, tylko to było w pasce. No w każdym razie było 1 000 000, bo pani Grażyna Fiełkowska mówiła na Wielicką, nie zmieniło. Nie, ale zależy do budżetu miasta. Dlatego tak się stało z wykonawcą, no dlatego, że pisano kostki, które nie produkuje. No, więcej gdy mi wymyślono, proszę Państwa, to jest jakiś, zresztą mam zamiar na ten temat rozmawiać, bo to jest następne kuriozum. Proszę Państwa, wymyślono płytki chodnikowe bezfazowe. Tego jeszcze w Polsce nie było. I można, no nie, bo są bezfazowe, jest bezfazowa kostka hipermarketowa. I bardzo dobre. Która powoduje, że jak się jedzie na rowerze, czy jedzie się wózkiem koło marketu, to nie drżą kółeczka. I tą samą kostkę stosuje się również, proszę Państwa, na ciągach rowerowych. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby był ciąg rozbierany. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby ten ciąg przy ulicy Bielskiej zaprojektować z takiej kostki. Okazuje się, że zaprojektowano inaczej. Ten zespół dla rowerzystów, którzy według mnie to jest jakaś następna się zrobiła, powiedziałbym prawie jak, też jeszcze na rowerze, ale to prawie mi blisko takiego rowerowego terroryzmu, wprowadzono. Że musi być, że tam akurat będą rozbierane nawierzchnie, ale z płytek chodnikowych 50x50 bezfazowych. A nikt nie produkuje bezfazowych płytek, w związku z tym teraz się robi formę na płytkę bezfazową, żeby nie miała tych ramów. Jak nie można było tego zrobić z kostki bezfazowej. I dużo praktyczniej. Ale kostka zawsze można do niej, to lepiej się układać. Nic się nie dzieje. Ja ci zapadam. Ale to jest abstrahuje. Jeżeli chodzi o tą ulicę Łanową, natomiast nie do końca, bo Państwo przekrzykiwaliście się z panem Tadeuszem, ale pani Tadeuszu, informacji nie. U pana w okręgu na przyszły rok jest zaplanowane zadanie inwestycyjne. Budowa kładki i przejścia na ciepłociągi w ciągu Krzemów. To jest dwa zdania na temat. Czy już stop?
Na razie z mojej strony. Chciałem tylko jeszcze uzupełnić odnośnie tego przejścia ciepłociągu, na tego ciągu pierwszego. Otóż jest już opinia, proszę Państwa, z MPC-u. MPC się nie zgadza, żeby przejście było nad kolanem ze względów technicznych. Natomiast zadanie pytanie, czy nie lepiej byłoby zrobić tej ścieżki po lewej stronie ciepłociągu, co oznaczałoby, że nie skorzystaliśmy z tej działki, którą żeśmy zablokowali sprzedaż, bo ona jest po prawej stronie, znaczy licząc jakby od strony ulicy Osiedla Lipska, bo ludzie teraz chodzą po lewej stronie ciepłociągu i tam jest taka szersza działka. Pani Kasia miała tam z geodetami rozmawiać, czy zmieściłby się tam chodnik. Bo jeśli by się okazało, że nie trzeba zrobić ani płatki przez ciepłociąg, tylko zrobić równolegle, bo to jest skarbu państwa przy ciepłociągu, to może by się okazało, że nie trzeba w ogóle korzystać z tamtej działki. No tak, tylko że ja myślę, że lepszym rozwiązaniem jednak była ta płatka, bo wtedy mamy możliwość zrobienia, znaczy z reguły jest tak, że wszyscy jak dzisiaj będą i chodnik i ciąg rowerowy. Tam nie będzie, tak jak dzisiaj na cicho chodzą, to co chodzą dzisiaj, to jest może szerokości metra. Nie wiem, czy będziemy w stanie, za blisko do ciepłociągu też się nie dostaniemy. Wiem, że to rozwiązanie rozważane. Działkę prywatną, nie wiem jak. Ta działka, tak na dobrą sprawę po skosie, najlepiej by pasowała. No, kwestia jest tego, że ta kłapka nie musi być akurat na samo kolano. Może być. Jest jeszcze problem z tym kolanem, bo dlatego, że musi być wtedy mostek nad całym tym, no musi być tam przejście. No na ciepłociągu musi być mostek. No musi być mostek. No, nie, no to tu nie ma innej opcji. A jak nie będzie mostku, to i tak musi być skarpa. No coś trzeba tam... Tak mówię, nad kolanem na razie się nie da, na razie bo MPS dał, że nie może być nad kolanem. Cześć. Nie wiem, z jakich powodów, ale się nie da. To tylko tak informacyjnie. Dziękuję. Ktoś... Pan Tadeusz, ja proszę. Tak, jeżeli chodzi o zespół, który powstał w Gicie, w ogóle ze strony społecznej, tak powiem, rowerowej, tak to... Czyli sami rowerzyści z Gicie? Nie, tam rowerzyści nie ma. Tak, bo część Państwa... Panie Tadeuszu, ja panu powiem, że część aktywistów rowerowych pracuje w Zgidzie. Tak. Pan Tadeusz jest bardzo aktywny, to nie wiem dlaczego. Ale on nie pracuje w Zgidzie. Ale jest aktywny w tym zespole. Nie. Dobrze, proszę Państwa, czy ktoś jeszcze oprócz tych rzeczy, które Państwo podnosiliście? Proszę Państwa, wiadomo, że ulica Śliska, remont schodów, to też jest science fiction, bo się, bo tego nie jesteśmy w stanie zrobić za te pieniądze, jest to jakby liczba rezerwowa. Chciałem tylko powiedzieć tak, że są poprawki. Pierwsza poprawka dotyczy ulicy Nowogródzkiej. To jest ta poprawka, która mówi, że od mostu w kierunku ogródków działkowych za kolejnictwem, żeby było wiadomo, już to doprecyzowanie. Tak jest. Druga poprawka jest pani Renaty Radwan, która oczywiście wie, że tam już jest utwardzona, chodzi o nakładkę asfaltową. I to jest takie doprecyzowanie. Punkt trzeci. Następna poprawka jest poprawka... Była pani na noży. Ale po co to tak? Pani Bajunowski. Taki była w stresie, że... Poprawka paragrafie 1 pana Tadeusza Rozmierz, to jest pana Brody, tak on miał przekazać Basi. To jest ta poprawka. Przepraszam pani Basi. Dopisać do paragrafu 21 brzmienie. Ulica Lipska od bloku 49 do 59, remont nawierzchni. Proszę Państwa, następna poprawka jest kolegi Łapczyńskiego, żeby wykreślić od ulicy Lasówka, to jest ulica Miesicka na wysokości stacji benzynowej remont chodnika. Żeby już nie było, że Lasówka, czyli nie kojarzyło. Tak? Tylko teraz tam nie wracacie. Znaczy ja po lewej czy po prawej stronie? Po lewej, ja po prawej robię utwardzenie, tam Czajkowski robi utwardzenie po prawej stronie. No nie, zaraz. Ty mówisz o utwardzeniu, a on mówi o istniejących chodniku. Tak. Czyli rozumiemy, że co, remontujemy chodnik ten, który jest tam? Nie. Tu jest wyśliska, tu jest Lasówka. Tak. Tu jest Lasówka, jest taki wjazd na tą bazę. Od tego, ten chodnik, z tego... Andrzej, po stronie...
stacji benzynowej, czy na przykład... Czyli ten chodnik, który istnieje. Tak. Ale co tam mamy zrobić? No jest tam teraz w stanie już doszedł, byśmy go zrobili. Nie, ale byśmy go robili 7-8 lat temu. Nie robiliśmy. Nie, ja tam przejeżdżałem, jest faktycznie... On jest utopiony, bo stoi woda. Tam jest kwestia, że trzeba zrobić odwodnienie. Znaczy, no kanalizacja jest, która jest wrośnięte, drzewa są przez budostan 8 i co jakiś czas tam... Bo do ostatnich minut była procesja Bożego Ciała, bo ta woda stanęła na środku. No ale cóż, mój Boże. Ale to może trzeba by pomyśleć, żeby w ramach tego zrobić to odwodnienie. To, żeby zrobimy chodnik... Ale gdzie zrobimy odwodnienie? Nie przekopię, dopóki się budowstan 8 nie rozleci i dopóki nie będzie tam jakiegoś do rozmowy gościa, to przecież nie tam. Nie jest kratka ściekowa, tylko trzeba sprawdzić, czy jest drożna, czy jest niedrożna, bo to, że my mieliśmy krótkie chodnikowe i gdzie jest ta woda. Pani Jurku, proszę napisać wraz z odwodnieniem. Niech ściekiem ściągnie tam, niech ściekiem nie ignoruje. Koleżanka Spędzer napisała, że w punkcie 1 w miejsce kontynuowanego remont nawierzchni potrzeby prowadzić remont chodnika po stronie nieparzystej ulicy Klasickiego. Naprzeciwko szkoły chodnik jest w tragicznym stanie. Nieważne jest potrzeby, żeby ludzie dojrzeli, ale to jest duży koszt, a tu kulą jednoroczną może się uda dzieciakom poprawić, chociaż po prostu dojść. Dobrze, i tu jest, proszę Państwa, remont chodnika. Od Lida w kierunku DPS-u strona prawa. To jest pana Medarza. A to ma być prawa, nie lewa. I jeszcze jest ostatnia moja poprawka, to jest wykonanie chodnika łączącego ulicy Goszyńskiego w rejonie szkoły i DPS-u. Żeby nie było też tego łącznik, bo to nie wiadomo, co chodzi. Aha. Czyli ulica Goszyńskiego, jak i chodnik Goszyńskiego w DPS-u. No ten DPS, bo to jest tylko łącznik. Proszę Państwa, przystępujemy. Czy ktoś jeszcze pisze poprawkę? Wraz z odwodnieniem. To mówisz wraz z odwodnieniem. Bo nie wiadomo, czy tam odwodnienie by się nie zahaczyło może z tym chodnikiem. Panie Wolku, czy Pan jakiś... Nie, ja się chciałem spytać, bo Pan tutaj, bo przecież to jest w okręgu Pani Zgielowej, jest zgłoszone zadanie, mianowicie schody. Pana schody. Pan od razu mówił tego, że to zadanie jest już stosunkowo na liście wysoko, bo mówi, że to nie jest realne. Dlaczego? To są, proszę pana, schody blokowe. Takie schody blokowe to są tak gigantyczne pieniądze. Kamienne schody. To są kamienne schody. I proszę Państwa, gdyby to się dało, gdyby to... To jest, że ochrona konserwatorska, podjęliby się tam byli, to byście zobaczyli, że po ściągnięciu z budynku, z boku, rusztowania, okazało się, że część bok schodów został całkowicie wyburzony. Wyszła ta inwestycja. My to zgłaszamy teraz do architektury, do nadzoru budowlanego, bo prawdopodobnie, ja nie wiem, czy, bo ja się pytałem w Zikicie, oczywiście nikt nie wie, czy oni dostali zgodę, bo musieli dostać zgodę na wejście, czy oni weszli w działkę miejską. Tego nikt nie wie, bo oni jak ścianę praktycznie przysunęli do samych schodów i wyszacowali jeden bok. Myśmy tam robili dopełnienie, nie w tej kadencji. Tak, to pierwsze. Nie o to chodzi, bo rzeczywiście, jeżeli oni może zniszczyli ten chodnik, no, i powinni partycypować się, bo nie przynajmniej... Ale zadanie zostaje, panie Wolku, zobaczymy, jak będzie to szukać. Jest na mieszkańcie Polityki do Okręgu Pańskiego. Ja szukam w okręgu 1, 2, 3, 4, 5 wszystkich, którzy chodzą do kościoła, bardzo ważna, że tak powiem, droga do ulicy Zabłyskiej. Tak jest. Panie Wolku, zostaje to za nami. To się pyta, bo pan musi... Nie, ale ja mówię tylko, że na dzisiaj jest sprawa nie jest taka, bo po pierwsze chciałem Państwu powiedzieć, nie wiemy, jakie będą środki, nie znamy kwoty, także spokojnie. Tak. Obojętnie, którą... Co do poprawki pana Adama Brony, no to znacie Państwo, podpisał się pan Styrski, ale jest tutaj blok 49 i 59, są te pierwsze bloki. Tam jest informacja z Zikitu, że tam jest ten chodnik, znaczy ten asfalt jest tak jak wszędzie asfalt na... Dobrze. Zaś może...
powiedział przez kiedy bardziej Państwo się ludzie odwiedzą w tym. No ja chciałam, żeby było. Zadanie inwestycyjne, którego jest na tym obszarze. Zaczynamy od poprawki pani Renaty Radwan do punktu 3. Zmiana treści zadania na wykonanie na kwartierze. Jest to niezmieniane zadanie tylko do ulicy. Punkt 3 to jest produkta tyczanka. Zamiast słowo utwardzenie na wierzchni, dopisać słowo nakładki i wykonanie nakładki. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Ale to nie będzie. 15. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 15 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących. Poprawka została przyjęta. Poprawka pani... poprawka moja. Z łącznikiem, tak? Nie. Jeszcze to jest poprawka do ulicy Nowokuckiej, ulica Nowokutka, od mostu w kierunku ogródków działkowych Zakole Wiśmy. Chodzi o doprecyzowanie Zakole Wiśmy, że tu chodzi, że to jest nazwa ogródków działkowych. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 za. Poprawka numer... tak jest. Poprawka pana Jerzego Łapcińskiego, wykreślić od lasówki i dołożyć ulica Myśliwska na wysokości stacji benzynowej ramach chodnika wraz z odwodnieniem. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Rada przyjęła poprawkę. Test numer 4. Następna poprawka wydarzenia to jest wykonanie do punktu 16. Wykonanie chodnika łączącego ulicę Gorzyńskiego w rejonie szkoły i DPS-u. Chodzi, żeby uniknąć próba łącznik ulicy Gorzyńskiego do DPS-u, bo może ktoś nie wiedzieć, o co chodzi. Doprecyzowanie do tego. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 za, 0 przeciw. Rada przyjęła poprawkę. Poprawka pana Jacka Bednarza. Zmienić opis na remont chodnika od Lidla w kierunku DPS-u, strona prawa. Tak. Aha, tam jest ten remont. No, punkt 23, niż poradzimy, żeby sobie to znaczy, no znaczenie ma. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 za, 0 przeciw, nie wstrzymuje. Targosza. No, bo to jeszcze Targosza, no to jest literówka. Zamiast Targowej wpiszemy... Napisał poprawkę. A gdzie pan? Ale to literówka jest. Pani Jakusz, to jest literówka? No nie, na to. Targosza nie jest literówka, bo jest ulica Targowa. To nie jest literówka. To nie jest literówka. Nie, przepraszam, to nie jest literówka. Już nie jest. Ochrona pani Marzeny Smender. Punkt 1. Miejsce kontynuacja remontu mającej potrzeby prowadzić remont chodnika po stronie nieparzystej ulicy Krasińskiego. Kto jest za przyjęciem? Panie Wasiu, doprecyzuję, numer nie chcę pisać naprzeciwko. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Jest przyjęcie przeciwko numer 16. Właśnie, podam numer. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Teraz poprawka pana Nowaka. W punkcie 23 zmienić. Mogę? Jesteśmy tak ciągle. Proszę nie pisać numeru budynku, bo to też. W punkcie 23 zmienić ulicę Targową na ulicę Księdza Targosza. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest za przyjęciem tej? 14. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 za. Poprawka. A, my już tu głosujemy, panie, tutaj. No, ja nie przedłożę się, mam. To pan ma jak pierwotę. Wolne kraje wszyscy. Paragraf 1 dopisać. Punkt 24 brzmienie Lipska. Do Lipska od roku 49 do roku 59 na można wieść. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Wiosek. Kto się wstrzymał? Wiosek.
i poprawka pana Tadeusza Styrskiego. Do listy zadań z zakresu remontu nowych chodników dopisać ulica Myśliwska od przewóz od parku Starskiego. Remont czego? Ja mam tu nowy zapis. Do listy zadań z zakresu remontu drugich chodników oświetlenia dopisać. Ulica Myśliwska od ulicy Przewóz do parku, to właśnie pracowa. Ale co? Co pan chce pani tam zrobić? Zamiatać? Ale czego? No bo ja, ale nie napisał pan o co, ja nie napisał pan, czy pan chce pomalować pasy na jezdni, czy wyremontować na wierzchnię, czy chodnik zrobić. Czy no co pan by tam chciał? Skrót myślowy. Wszystko. Wszystko. Oświetlenie. Ale proszę państwa, czy ulicę pan zrobił? Panie Basiu, nic nie czytać. Nic nie czytać. Proszę nic nie czytać, panie Basiu. To nie jest już to już. Remont. Ale czego, na wierzchni ulicy? Tak. Ale nakładka co jest? Ale gdzie? Jaka to? Bo chodnik cały jest wyremontowany. Nie mówię, na wierzchni. To będę pisać, na wierzchni to. Nakładka asfaltowa? Ale proszę państwa, nie są opisy. Czy są opisane nakładki, czy to nakładka? Nie, nie, nie. Ja myślę, że jest pana poprawka. Ale co całe Myśliwskie uwagi? Jaki na Myśli, no to pan dyski złożył? Jaki ten Myśli? Ja mam na ulicy Przewóz na placu za. No tak myślę, że z 250. Nie wiem. Ręce czyste. To 312, panie Zadowski. Nie, dobrze. No nic, no ja tylko chciałem przypomnieć, że osoby, które, że nie ma tu zadań osób, które mają zadanie inwestycyjne. Są tu bardzo A pan z dyski ma zadanie na 20. Pan Wrona jest na 24 pozycji w rezerwie. Ale to będzie 25, to będzie w głębokiej rezerwie. Mieszkańcom można wiedzieć. Dobrze, kto jest za? A pani właśnie nie słyszała? Proszę, jeszcze raz tą poprawkę. Poprawka do projektu uchwały. Do listy zadań z zakresu remontu dróg, chodników i oświetlenia na 2014 dopisać. Remont na wierzchni ulicy remont na wierzchni drogi ulicy Myśliwskiej od ulicy Przewóz do parku Plac Zabaw. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie przeszła poprawka, tak? 3 za, 8 przeciw i... 3 za, 8 przeciw, 3 wstrzymując. W związku z tym, proszę państwa, wszystkie już poprawki mamy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały wraz z przyjętymi poprawkami? Nie znam go, czy jest. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 13 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Mogę? Proszę. Doszły mnie słuchy, tutaj koleżanka Renata powiedziała, że jakiś ponoć koleżanka Anna Siwek mówiła, że dokłada mi się do jakiegoś zadania. Że może lepiej jak może na nie siłą. I jak mamy wspólne zadanie, że ponoć takie głosy padały na... Więc chciałem powiedzieć, że żadnego wspólnego zadania na tej liście ja z panią Anną Siwek nie mam. Chodziło o Gościńskiego DPS. Chyba, że łącznik ulicy Gościńskiego z... DPS. Czy jeżeli DPS liczy, że jest magias od strony ulicy Motyla, to można by... Ale na komisji tego... Połowę DPS nie jest w ogóle nic. Pani Basiu, było, bo są dwie ulice Gościńskie. Proszę się zastanowić. Zapytałam pani, czy ja to jest ulica, bo są dwie Gościńskiego. Powiedziała, że jest jej część... Słyszałeś, Zygmunt? Jej część jest jedna, a druga część jest Jacka. Panie przewodniczący, ja mam zagłosowane, ponieważ pani Siwek nie napisała na piśmie. Tylko ale będzie, jak będzie... To pan powiedział, że to jest całe jej.
Tak pan powiedział. No i pan powiedział. Ale przecież ja nie... To jest jedyny moment. Proszę Państwa, doszliśmy do punktu numer...